Piątek, 22 dzień listopada, 7:30, Onet Rano Raport. Czas zacząć. Marcin Zawada, witam i kłaniam się nisko. Oczywiście, jak to u nas, w piątek o tej godzinie w Onecie będzie dużo o polityce polskiej, chociaż w przeglądzie prasy dominuje dziś temat nieco inny, a dokładnie temat ukraiński i to, co dzieje się teraz na froncie i to, co dziać się może za moment już nie tyle na froncie, co przy stole negocjacyjnym. 100 dni niepewności, pisze dziś na stronie pierwszej Dziennik Gazeta Prawna, czyli jak Rosja i Ukraina wykorzystują czas przed zmianą administracji w Stanach Zjednoczonych. I to nie przypadek, że teraz akurat są takie intensywne działania ze strony rosyjskiej, czyli mówimy wprost o atakach na ludność cywilną i kolejnych zbrodniach, których dokonuje reżim Władimira Putina. No i z drugiej strony nie jest też przypadkiem, że właśnie teraz strona ukraińska wykorzystuje pociski i dostała zgodę na wykorzystywanie pocisków dalekiego zasięgu przez chociażby Stany Zjednoczone, ale nie tylko oni tutaj taką zgodę wydali. A to wszystko z kolei prowadzi do tego, o czym już mówił jakiś czas temu Donald Trump, czyli no, do być może nie tyle zakończenia tej wojny, co zamrożenia tej fazy wojny, bo tak o tym mówi zdecydowana większość ekspertów. No a co o tym mówią sami Ukraińcy? Oni też chcą negocjacji, tak? Dziś czytamy w Rzeczpospolitej. Ponad połowa obywateli Ukrainy nie czeka już na zwycięstwo w walce z najeźdźcą. Według nich nadszedł czas na rozpoczęcie rokowań. No i teraz pytanie, kto powinien odgrywać istotną rolę w tych rokowaniach, w tych negocjacjach między Kijowem a Moskwą, no to tu Ukraińcy najchętniej widzieliby Unię Europejską, później Wielką Brytanię i dopiero dalej, dużo dalej, są Stany Zjednoczone z Donaldem Trumpem i dopiero za Stanami Zjednoczonymi Turcja. Przypomnę, że Recep Tayyip Erdoğan, czyli prezydent Turcji, już próbował negocjować i co jakiś czas zgłasza takową chęć, ale Ukraińcy niezbyt chętnie widzieliby jego właśnie w takiej roli, ale chcą negocjacji. Ukraińcy, tak dziś czytamy w Rzeczpospolitej. Zobaczymy, kiedy do takich negocjacji dojdzie i jaka oferta rzeczywiście trafi na stół, bo póki co to raczej propagandowe slogany słyszymy ze strony Kremla o ewentualnym rozbiorze Ukrainy i podziale tego państwa na trzy części, na co na pewno Kijów i myślę, że też większość państw Zachodu się nie zgodzi. Z kolei Rosja testuje też cierpliwość państw Zachodu, nie tylko tam, a więc na froncie w Ukrainie, ale też tu, a więc zdecydowanie bliżej chociażby północnych części Polski, no i centralnych w jakiejś mierze też. Morze Bałtyckie to takie miejsce, gdzie w tym momencie też rywalizacja jest pomiędzy Rosją, ale też Chinami po jednej stronie i po drugiej stronie państwami NATO, czyli państwa w dużej mierze Unii Europejskiej i też Stany Zjednoczone. A chodzi w tym wszystkim między innymi o GPS i o sygnały dotyczące GPS-u. Właśnie rośnie liczba przypadków zagłuszania i takiego zakłócania wprost sygnału nawigacji satelitarnej w samolotach i statkach w regionie Bałtyku. Kto za tym stoi? Pyta dziś dość retorycznie. Plus minus, czyli dodatek weekendowy do Rzeczpospolitej. No wszystko wskazuje, że Rosja, którą uwiera amerykańska baza rakietowa w Redzikowie i pomoc Zachodu dla Ukrainy. O tym, jak groźną grę rozpoczyna Rosja też przy okazji nadajników i tych urządzeń odbiorczych dotyczących GPS-u i co może się w związku z tym wydarzyć i jakie są kroki do tego, żeby do jakiejś tragedii nie doszło, bo oczywiście jest na to jakaś metoda. O tym dziś pisze Plus Minus, czyli dodatek weekendowy do Rzeczpospolitej. I jeszcze jedna kwestia dotycząca Ukrainy, ale też i wprost Polski. Będzie nowa fala uchodźców? Tak dziś pyta. Póki co na stronie pierwszej Gazeta Wyborcza, chociaż niektórzy rozmówcy w tym artykule piszą, czy też odpowiadają na pytanie wprost. Tak, to jest właśnie spodziewane, ponieważ takie zdjęcia, czyli to, co widzimy w tym momencie w różnych miejscach Ukrainy, czyli ataki na infrastrukturę krytyczną, no to jest to, do czego Rosja dąży od wielu miesięcy, a tej zimy być może jej się to uda, czyli zniszczenie ukraińskiej infrastruktury energetycznej. A to z kolei może spowodować, że kolejna fala uchodźców z Ukrainy będzie szukała schronienia, bezpieczeństwa i po prostu ciepła. Też w naszym kraju i o tym dziś pisze Gazeta Wyborcza. No ale skoro o polityce będzie dużo w naszym Onet Rano Raport, no to też i temat polityczny dziś w gazecie się pojawić musi, no bo 22 dzień listopada to jest ten dzień, na który wielu działaczy Platformy i szerzej Koalicji Obywatelskiej czekało od no, długiego czasu, a co najmniej od 2 tygodni, czyli od tego czasu, kiedy już wiemy, że ta prawyborcza rywalizacja wewnątrz Platformy, wewnątrz Koalicji trwa. No i dziś Gazeta Wyborcza w wydaniu Wolna Sobota, czyli tym wydaniu weekendu, pisze o krajobrazie
po bitwie. Czyli Trzaskowski kontra Sikorski, no to już za 25 minut. Działacze Koalicji Obywatelskiej SMS-a z pytaniem, który z panów powinien być kandydatem na prezydenta, dostaną, zdecydują, wybiorą. Jutro poznamy nazwisko, ale pytanie, jakie duże zniszczenia, bo to słowo też pada w tych kwestiach dotyczących tego, jak będzie wyglądała Platforma i Koalicja po tych wyborach, jak duże zniszczenia wewnątrz samego tego obozu po tych prawyborach i po słowach, które padły i padają wciąż dość ostrych, jak duże te kwestie będą. Ale na koniec jeszcze jeden temat, bo odsyłam oczywiście państwa też na stronę Główną Monetu. Tam Jacek Harukowicz, nasz znakomity redakcyjny kolega, pisze o samorządowcach i o tym, co samorządowcy chcą robić, właściwie co robili, co chcieliby robić znów i jaka w tym wszystkim jest rola też Kolegium Humanum i Jacka Sutryka. Sprawa Kolegium Humanum i niedawne zatrzymanie prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka unaoczniło jeszcze jedną, toczącą samorządy patologię, pisze Jacek Harukowicz. Masowe dorabianie przez włodarzy miast i miasteczek w spółkach należących do ich kolegów z innych gmin. I choć wiosną tego roku proceder został ukrócony, no to samorządowcy cały czas chcą, żeby do tego wrócić i chcą znów zasiadać w innych spółkach. Jak ten proceder się nazywa? No widzą państwo w tytule. Samorządowy Erasmus. Ile można zarobić? Ogromne pieniądze. O tym w szczegółach dziś. Jacek Harukowicz, strona Główna Onetu. Polecam państwu ten artykuł. No to teraz czas to wszystko, co dzieje się w polskiej polityce, skomentować. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, za kogo dzisiaj trzyma pan kciuki przy okazji prawyborów w Koalicji Obywatelskiej? A pan? Ja nie trzymam za nikogo. Ja też. Politykiem. Jako przedstawiciel partii koalicyjnej ja życzę dobrze obu kandydatom. To jest też, ja to odbieram jako taką dobrą rywalizację. Trochę było o tych emocjach, pan redaktor też o tym mówił. Natomiast ja to odbieram może inaczej. Zwracam uwagę jednak na to, jak kandydaci w prawyborach Platformy Obywatelskiej prowadzili tę kampanię. To był spór jednak merytoryczny, to był spór na temat priorytetów. Ale dość ostry, zdaniem wielu. To prawda, do tego przejdę. Natomiast też chcę to, jak to odbieram i komu kibicuję, obu kandydatom, ponieważ obu kandydaci mówili o tym, co chcą zrobić w ramach swojej prezydentury, a nie o tym też, jak chcą kogokolwiek zniszczyć, jak chcą kogokolwiek zaatakować. Nie byli koniunkturalistami też w tych prawyborach i Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski mówili jasno, co zamierzają zrobić. Też odznaczyli się, myślę, bezkompromisowością, to możemy na pewno powiedzieć. I nie było takich gładkich słów. Jednocześnie widzę, jak to wygląda po drugiej stronie, po tej stronie niedemokratycznej, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie miały być prawybory. A okazało się, że prawdziwymi prawyborami jest de facto decyzja prezesa. Natomiast i Rafał Trzaskowski, i Radosław Sikorski to są osoby naprawdę doświadczone w polskiej polityce. Cieszę się, że są na demokratyczne. Tutaj też kandydatura Szymona Hołowni się w to wpisuje. No ma tak właśnie dobrych, doświadczonych kandydatów. Bo pan oczywiście, no z powodów jasnych, Trzecia Droga, PSL, Polska 2050, trzymać będzie kciuki, kibicować będzie Szymonowi Hołowni. Nie tylko. Po prostu uważam, że Szymon Hołownia ma najlepsze przymioty, jeśli chodzi o bycie prezydentem spośród całej tej trójki kandydatów. A który z tych dwóch kandydatów koalicji, na razie kandydatów na kandydatów, Sikorski, Trzaskowski, byłby lepszy z perspektywy Szymona Hołowni? Widział pan ten sondaż wewnętrzny Platformy, który został opublikowany? No według tego on był sondażu dość jednoznaczny, gdybym miał się opierać na wynikach badań, sondaży, z tym tylko, że nierzadko one rozmijają się z rzeczywistością, ale też warto zwrócić na to uwagę, że w toku kampanii wyborczej wiele się może wydarzyć, wiele się może zmienić. I też przestrzegałbym przed takim hura optymizmem tych, którzy już dzisiaj wieszczą ostateczne wyniki, patrząc na dzisiejsze sondaże. No, wystarczy spojrzeć niedaleko wstecz, tylko do wyborów parlamentarnych z ubiegłego roku, jak ta sytuacja się zmieniała. Gdybyśmy spojrzeli na badania z czerwca, a wyniki z października, no to wielu wtedy analityków mogłoby pozjadać własne języki, więc nie chciałbym, by było tak i w tym przypadku. Trudniej jest poparcie utrzymać, niż je zdobywać w wyborach prezydenckich. Tylko w tym wewnętrznym sondażu pracowni Opinia 24, wewnętrzny sondaż Platformy, no to z niego wynika tak, że gdyby Sikorski był kandydatem Koalicji Obywatelskiej, no to Szymon Hołownia byłby na trzecim miejscu, 21% poparcia, co może być istotne przy okazji tego, kto będzie z PiS-u kandydatem. W wariancie z Trzaskowskim jako kandydatem, to Szymon Hołownia spada na czwarte miejsce, a jego poparcie to już nie 21%, rozumiem, 13%. Natomiast Trzaskowski jest trudniejszym rywalem dla Szymona Hołowni. Na pewno ma to, na to wpływ rozpoznawalność Rafała Trzaskowskiego, też to, że on ma pewną bazę elektoratu, który na niego już zagłosował w wyborach w 2020 roku. Z tym tylko, że Szymon Hołownia i od tego czasu
znacznie mocniej wszedł w polską scenę polityczną. Stał się, myślę, politykiem, nie tylko osobą, ale bardziej rozpoznawalnym politykiem, też sprawczym, ale też zwracam uwagę na to, że jest to osoba spośród tych kandydatów, która ma największą zdolność, największą możliwość do tego, żeby pozyskiwać elektorat konserwatywny centrowy. I Rafał Trzaskowski, i Radosław Sikorski odwołują się do tego elektoratu, bo zawsze w Polsce jest tak, że ten elektorat w drugiej turze decyduje o wyniki wyborów, ale już w pierwszej Szymon Hołownia we współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym ma szansę na największą liczbę głosów spośród tego elektoratu do siebie przyciągnąć. No to skoro o drugiej turze musimy na czymś się opierać, to opierajmy się na sondażach. Na razie wszystkie sondaże pokazują jednoznacznie, że w drugiej turze spotka się kandydat Koalicji Obywatelskiej, ktokolwiek by to nie był, i kandydat PiSu, ktokolwiek by to nie był. No i tutaj pojawiają się pytania, jak zachowają się ci kolejni kandydaci i ich środowiska polityczne, czyli w dużej mierze wy jako trzecia droga, PSL, Polska 2050 i Konfederacja. No i o Przemek, kandydata ze środowiska partii rządowej. Jednoznacznie? No, dla mnie to jest to jednoznaczne. To posłuchajmy, co na to samo pytanie odpowiedział Marek Sawicki, który dokładnie tydzień temu był moim gościem w tym programie, któremu zadałem pytanie, gdyby był w drugiej turze Rafał Trzaskowski, to czy pan marszałek senior chętnie rozdawałby jego ulotki i wspierałby go w tej kampanii? Mam swoją własną ocenę Rafała Trzaskowskiego i jego akurat progresji w tej kwestii, w której to środowisko, z którym on bardzo silnie współpracuje, w ostatnich miesiącach bardzo mocno nacisnęło mi na moje stare odciski. No i później marszałek idzie jeszcze dalej i mówi o tym, że no nie poprze Trzaskowskiego w drugiej. Pytałem o to pana marszałka Marka Sawickiego, stwierdził, że oczywiście w drugiej turze poprze Szymona Hołownię. Bo Szymon Hołownia, zdaniem waszym, będzie w drugiej turze, ale gdyby go nie było w drugiej turze, pamiętam pan ten wpis. Sens startować w wyborach jest wtedy, gdy walczy się o zwycięstwo. Oczywiście, wszyscy o to walczycie, ale pamiętam pan ten wpis Donalda Tuska, kiedy Bolesław Kośniak-Kamysz dość nieoczekiwanie zaproponował tego wspólnego kandydata w pewne sobotnie południe. Wtedy Donald Tusk od razu na portalu X napisał, że oczywiście będziemy się wspierać, ale w drugiej turze, i tam jedno zdanie, jedno słowo jest ważne w ostatnim zdaniu, jednoznacznie, żeby wesprzeć. Panie redaktorze, ale w drugiej turze. To ja odwrócę to pytanie. Trudno mi sobie wyobrazić, by członkowie rządu nie popierali kandydata, który chce też z tym rządem współpracować. A taką deklarację złożył Szymon Hołownia, taką deklarację złożyli kandydaci Koalicji Obywatelskiej. No takiej deklaracji nie jest w stanie złożyć kandydat PiSu, który jest w stanie tylko i wyłącznie wkładać w kij w szprychy tej dobrze naoliwionej maszynie. Kończąc tę dyskusję, ktokolwiek z obozu 15 października będzie w drugiej turze, to reszta koalicjantów poprze tego kandydata. Tak powinno się stać, ja tak zrobię. Tak powinno się stać, pan powiedział, co też jest istotne dla wielu polityków. Nie, no to tak, to jest naturalne, no to jest oczywiste. Jeżeli zdarzyłoby się tak, by nie Szymon Hołownia, choć gorąco wierzę w to, że to Szymon Hołownia znajdzie się w drugiej turze i wygra wybory prezydenckie, a będzie to na przykład kandydat PiSu, no to przecież wiadomo, że na kandydata partii antydemokratycznej, który będzie tylko i wyłącznie w tych wyborach giermkiem prezesa, nikt nie będzie głosował spośród tych, którzy chcą, aby była to prezydentura niezależna, aby była to prezydentura odpowiedzialna, bo to, jak zachowywał się często Andrzej Duda, pokazuje nam, że jednak kandydat w wyborach już sam powinien niezależny być i sam niezależną prezydenturę powinien prowadzić. Tu Marek Sawicki będzie miał trudne zadanie przed sobą, gdyby w drugiej turze był rzeczywiście Trzaskowski i kandydat PiSu. A propos kandydata PiSu, słyszał pan na pewno te wczorajsze plotki i to zamieszanie, które pojawiło się w mediach, że dr Karol Nawrocki, czyli prezes IPN-u, już jest kandydatem PiSu. Podały jedne prawicowe media, drugie podały, że nie, bo będzie kandydatem obywatelskim, którego tylko wesprze PiS. Później rzecznik PiSu mówi, absolutnie nie, nie mamy swojego kandydata, taka decyzja jeszcze nie zapadła, ale wiemy, że w niedzielę prawdopodobnie ten kandydat będzie zaprezentowany. Co tam się dzieje? Gdyby Prawo i Sprawiedliwość było dobrze przygotowane do wyborów, gdyby Prawo i Sprawiedliwość też odpowiednio wyciągało wnioski z własnych rządów, to myślę, że taki kandydat już dawno by się pojawił. I też warto zwrócić uwagę na to, że mówimy o kimś spoza obecnej wierchuszki partii. No bo nie mówimy tutaj o żadnym z wiceprezesów, o prezesie to już w ogóle Jarosław Kaczyński wie, żeby te wybory przegrał. Ale nie mówimy nawet o byłych premierach, nie mówimy o Beacie Szydło, nie mówimy o Mateuszu Morawieckim, nie mówimy o wicepremierach, już minister Błaszczak, wicepremier też nie jest brany pod uwagę tak jak Przemysław Czarnek czy Karol Nawrocki. To pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość chce się nawet odciąć od tego, jak rządziło. Chce się odciąć od tego swojego dziedzictwa 8 lat.
I to nie jest tak, że my przypominamy te rządy, a Polacy je źle oceniają. Gdyby faktycznie były to dobre rządy, a Polacy by je dobrze oceniali, to wystawiliby takiego kandydata, który się z tymi rządami ewidentnie kojarzy albo je prowadził. Człowiek, który nie kojarzy się z tymi rządami, to będzie trudny rywal dla Szymona Hołowni i pozostałych kandydatów w koalicji 15 października, gdyby to faktycznie... Trudno oceniać. Po pierwsze, nikogo nie wolno lekceważyć. To na pewno. I tutaj te wyroki i oczywiście przy urnach wyborczych szczególnie są niezbadane, szczególnie na tym etapie, ale... To też od odpowiedniej funkcji należy być odpowiednio przygotowanym. Wydaje się dość jasne, że dzisiaj odpowiednio do tego przygotowanym jest marszałek Sejmu, czy nawet inni kandydaci spośród Koalicji Demokratycznej, aniżeli pan Karol Nawrocki, który o tę nominację usilnie walczy. Walczy przede wszystkim na dywaniku prezesa, a nie na spotkaniach otwartych czy w debatach z politykami. No zobaczymy. Jutro prezentacja kandydata Platformy czy Koalicji, właściwie informacja, kto te prawybory wygrał, a prawdopodobnie w niedzielę w tej sali Sokoła w Krakowie, tej legendarnej dla PiS-u sali, gdzie tam był Andrzej Duda, ma być ogłoszony ten kandydat. Te ostatnie dni, tygodnie, to jest czas, kiedy, panie redaktorze, rozmawiamy na temat wizji prezydentury i o tym też mówią kandydaci Koalicji Obywatelskiej, o tym mówił Szymon Hołownia na wielu swoich spotkań, w tym na przykład w Jędrzejowie. No, ale nie słyszę o wizji prezydentury ze strony polityków PiS-u, czy tam nie widzę nawet chęci, żeby ktokolwiek chciał się też ogłosić, że chciałby startować, bo boi się reakcji Komitetu Politycznego Partii, boi się reakcji prezesa partii. No, czy taka ma być prezydentura, czy Polska ma mieć takiego prezydenta w obliczu takich napięć geopolitycznych, w obliczu tej trudnej sytuacji w naszym regionie i myślę, że już rezonującej na cały świat wokół wojny, agresji Rosji na Ukrainie? Czy prezydent powinien być dobrze do tego przygotowany, zdeterminowany, powinien wiedzieć, co chce zrobić na arenie międzynarodowej i wiedzieć, jak współpracować z rządem? No tu się dość jasno różnimy z PiS-em. PiS chce mieć prezydenta, który będzie chciał przede wszystkim blokować rząd. No i zobaczymy, kto tym kandydatem będzie w ten weekend. No te dwa nazwiska powinniśmy prawdopodobnie poznać, kandydata Koalicji i kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, chciałem o PSL pana zapytać, bo dużo się o PSL-u ostatnio pisze, dużo też piszą nasi koledzy redakcyjni. Piszą. Pan pozwoli i nasi widzowie też pozwolą, że tylko trzy krótkie wstępy do tych artykułów państwu przeczytam. Znajoma ministra Dariusza Klimczaka z PSL, 29-letni brat wiceministra Konrada Wojnarowskiego, syn wiceszefa ludowców Andrzeja Grzyba, czy podwładna marszałka Adama Sturzika, mazowieckiego barona w tej samej podwładna. Partii. Oni wszyscy znaleźli dobre wieloletni dyrektor departamentu w spółce Skarbu Państwa. Polskie Stronnictwo Ludowe przeprowadziło desant swoich ludzi, pomijając całkowicie konkursowe procedury. Jeden nie pomijając. Drugi. Przegrani samorządowcy, krewni czołowych polityków, zasłużeni działacze terenowych struktur w ostatnich miesiącach, do zarządu i rad nadzorczych spółek z grupy PKP weszła cała ława osób powiązanych z Polskim Stronnictwem Ludowym. No i trzeci artykuł. No to tutaj mamy córkę doradcy Władysława Kośniaka-Kamysza, kolegę wiceszefa Mące Zarego Tomczyka, tu Platforma Obywatelska, ale znów za chwilę wracamy do PiS-u. Skarbnik tej partii w Sieradzu, czy też radni PSL-u właśnie z różnych stron Polski. Oni wszyscy mieli znaleźć pracę w innej spółce, to sieć hoteli AMW Rewita. To tylko trzy artykuły. Panie... O innych partiach też tych artykułach było, ale rozumiem tą troskę o PSL. Było też o Chówcach pracy, o tym też pisał TVN24, pisaliśmy też my. Było o totalizatorze sportowym, tam był i PSL, i Lewica, i Koalicja, pisaliśmy też o nich. No, nie ma pan wrażenia, że takie działania, tutaj też w kilku z tych spraw, o których mówimy, nie było konkursów, że takie działania po prostu denerwują waszych wyborców i nie tego. Kilka kwestii. O dwóch chcę powiedzieć szczególnie. Jeśli chodzi o kompetencje, jeśli chodzi o kilka nazwisk, bo nie tylko się przyglądałem, ale część z nich znam. Wieloletnia dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, pracująca w spółce w Warszawie, jest według mnie i odpowiednio przygotowana do tej funkcji i ma odpowiednie kompetencje. Tak, dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim, uważam, mogłaby również być dobrym dyrektorem, czy pracować w spółce, niezależnie od tego, czy jest to spółka podległa jednemu czy drugiemu resortowi. A chociażby nie wiem, pan Dariusz Grajda, no to to jest osoba, która się z kolejnictwem nie tylko mierzy, zajmuje od kilkudziesięciu lat i pod kątem wykształcenia, i pod kątem pracy zawodowej. Jeśli chodzi o inne osoby, to też wierzę, że to będą osoby, które się merytorycznie do tego przygotowują, jeśli chodzi o tryb powołania. No właśnie. To budzi największe kontrowersje. To nie jest to tryb, który jest rozpisany w ministerstwie, tylko w odpowiedniej spółce. I uważam, że jeżeli należałoby się tej sprawie jeszcze raz przyglądać, to tak, byłbym zwolennikiem tego, by w większej liczbie instytucji, tak jak spółka Skarbu Państwa, Orlen, PGE, Enea,
Tam wie pan, przywróciliśmy konkursy, zostało one przeprowadzone. Ostatnich 8 lat, tylko że to są jednostki powołane przez podległe konkretnym instytucjom rządowym, ministerstwom i tam też ktoś przez ostatnie lata zasiadał, stąd zmiany kadrowe przez zarządy tych spółek podjęte. Tylko przez ostatnie, no te poprzednie 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, kiedy na pana miejscu siedzieli politycy PiS-u i pytałem ich o bardzo podobne mówili kwestie. To samo? Mówili dokładnie to samo. Nie, to znaczy mówili to samo, że kompetencje, że niekoniecznie muszą być wszędzie takie, a nie inne konkursy, bo to są poszczególne elementy w danych spółkach. A wy nie dyrektorzy departamentów, niewieloletni... I mówili, że będzie inaczej. To nie widziałem tam wieloletnich fachowców, którzy doprowadzili do takiej... Znaczy spółka PKP Cargo na przykład jest takim przykładem, tak? Albo spółka PKP właśnie jest takim przykładem, gdzie na czele nie stoi polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na czele spółki PKP nie stoi polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, mimo że tym resortem zarządza polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc... Tylko, że my nie twierdzimy, że wszędzie, my jako ja wiem, dziennikarze... Ale ja mówię o tym dlatego, ale na czele PKP chociażby dlatego stoi menedżer. Więc i w mnóstwa tych spółkach, tak jak pan Grajda, o którym, no, co do kompetencji myślę, że nawet politycy PiS-u nie mieliby żadnego zarzutu, to takiego, o takiej osoby z takim doświadczeniem w poprzednich latach nie było. Ale ja chcę do przodu wyjść. Uważam, że tak jak spółka Skarbu Państwa, tych energetycznych, chociażby tych koncernach, które są spółkami prawa handlowego, przywrócone zostały konkursy. To one trwały, często mówiono, a kiedy te zmiany zajdą? Kiedy wyrzucicie tak, to musi, nominatów to musi, PiS? To trwało, musi ponieważ są procesy. Konkursy trwały. I wiem, że resort infrastruktury też o takich regulacjach mówi. Jeśli chodzi o też obniżkę wynagrodzeń w niektórych spółkach, bo one za czasów rządów PiS-u były rekordowo wysokie i tam to też resort infrastruktury teraz analizuje. Tak i myślę, że większa otwartość, przejrzystość, tryb konkursowy na wiele z tych stanowisk również może powinien mieć miejsce. Powinien mieć miejsce, panie ministrze, czyli kawa na ławę. Rozumiem, że uważa pan, że powinny być zmiany w tych spółkach mniejszych, bo nie mówimy tylko o tych ogromnych, ale tych mniejszych, żeby była przejrzystość, bo nikt nie mówi, że ci ludzie nie mają kompetencji. Tylko powinny być jakieś procedury, żeby każdy mógł spojrzeć i powiedzieć, okej, przeszli przez te procedury, wygrali konkurs, są dyrektorami, prezesami czy kimkolwiek innym. Myślę, panie redaktorze, że... bo wiem, że sporo się mówi też o innych zmianach legislacyjnych, pracach, podkomisjach, komisjach na temat właśnie trybu powoływania. Ministerstwo Aktywów Państwowych może warto by taki projekt przygotował. Może we współpracy z innymi resortami by to też w zakresie podległych tych resortów funkcjonowało. Natomiast też pamiętajmy o tym, że wiele z tych instytucji podległych resortowi tam i kompetencje i odpowiednie zaufanie w zakresie podejmowanych decyzji też ministrowie i wiceministrowie powinni, myślę, mieć. Ale rozumiem, że wy jako politycy, którzy no też współtworzą tę koalicję, będziecie się temu przyglądać i będziecie dążyć do tego, żeby te zmiany też odnośnie konkursów w tych poszczególnych spółkach mniejszych, większych były. Uważam, że tak i to dla jasności naszych intencji myślę, że też warto podjąć. No to ważna deklaracja, z której wie pan, panie ministrze, że też będzie pan rozliczany, na żeby pewno, coś się w tej kwestii jednak pan, zmieniło. O wielu kwestiach mówiliśmy. Mówiliśmy i tak też było w spółkach Skarbu Państwa, gdy mówiliśmy o przywracaniu konkursów. To też nam zarzucano, że wejdą tacy wasi nominaci i tam ten Orlen złupią. No nie ma nikogo. Otwarte konkursy w trybie jawnym, przejrzystym były przeprowadzane. I z tego jestem rozliczany, z tego jesteśmy rozliczani i dobrze, więc... I chodzi też właśnie o to, żeby to schodziło trochę niżej. Panie ministrze... Bez zarzutów do kompetencji tych osób... Ja nie mówiłem nic o ich kompetencjach, mówiłem o trybie powołania. Panie ministrze, na koniec kwestia dotycząca tego dramatu, który wydarzył się kilka tygodni temu na południowym zachodzie Polski, powódź i pomoc rządowa dla powodzian. Jak pan ocenia to, w jaki sposób ta pomoc jest Ona w niektórych aspektach mogłaby być szybsza, ale to wynika przede wszystkim ze skali tego kataklizmu. Największej od nawet 1997 i 2010 roku to na pewno. I tutaj ta, i od przejrzystości, od tego też, żeby procedury, często teraz dopiero zmieniane specustawami powodziowymi, były zbyt długotrwałe. Więc tutaj lepsza koordynacja pomiędzy wojewodami a ministerstwami i później wojewodami a gminami jest absolutnie konieczna. Wypłata środków i przekazywanie ich na subkonta wojewodów powinno odbywać się natychmiastowo, a natychmiastowo wojewodowie powinni mieć oblig do tego, żeby te pieniądze przekazać gminom. To się nie zawsze dzieje. Nawet jeśli są zarezerwowane środki. A dlaczego? Co tam zawiodło? No bo niby wszyscy... Są odpowiednie procedury. Są procedury administracyjne. Ja mogę podać przykład innej kwestii, niezwiązanej z kataklizmem,
mamy ale wypłaty chociażby bonu energetycznego, gdzie mamy odpowiednie procedury związane z wnioskami do wojewodów, wnioskami do gmin. Gminy na te pieniądze czekają, nawet mając je na mając odpowiednie środki na własnym rachunku, to czekają na kolejne, bo boją się na przykład, że wydanie środków na inny cel niż ten, które mają, mogłoby narazić osoby podejmujące te decyzje o niegospodarne wydawanie środków. No, tylko tutaj... Tylko przy okazji tej kwestii dotyczącej powodzi, no to wszyscy wiemy, że tam czas jest istotny, bo już w wielu miejscach Polski dziś rozległość śnieg procedur, i, myślę przede wszystkim na to i ciężka pogoda, a ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. Tak. Po prostu. I tutaj wierzę coraz lepszą, znaczy mam nadzieję, koordynację pomiędzy administracją rządową, która jest do tego przygotowana, a samorządami. Też oczekujemy na te wnioski ze strony samorządów, żeby one do nas spływały. I też, żeby samorządy same były takimi administratorami tego terenu. I niech tak będzie, niech rzeczywiście te pieniądze w końcu płyną, no bo czas rzeczywiście biegnie. Często one są na kontach, jeszcze nie są wydawane i to jest też proces, który natychmiast powinien przyspieszyć. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, PSL Trzecia Droga. Dziękuję pani minister. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Dziękuję także państwu. Jeszcze nie życzę państwu dobrego dnia, bo my spotkamy się w Onet Rano. Wiem, tam Krzysztof Brejza będzie państwa moim gościem, czyli wrócimy do tematu dotyczącego polityki i praw wyborów, ale teraz proszę odetchnąć od polityki. Odeta Moro i część mobilna Onet Rana. My widzimy się za nieco ponad godzinę.